W ciągu dekady zorganizowaliśmy setki różnorodnych wydarzeń. O czym podczas nich rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy o wojnie i pokoju, o historii i współczesności, o bohaterach i antybohaterach, o języku, o trollingu, o kulturze, o polityce, o korupcji, o sztuce, o trzecim sektorze, o poszukiwaniu osób zaginionych, o animacji, o kinie, o teatrze, piłce nożnej, muzyce alternatywnej i wielu, wielu innych zagadnieniach. Czasami rozmawiamy kameralnie, czasami w większym gronie, zawsze z udziałem publiczności. Spotykaliśmy się w Warszawie, w Gdańsku, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Lublinie, w wielu innych polskich ośrodkach. Byliśmy również poza granicami Polski. Oczywiście w Rosji, na Ukrainie, na Litwie, w Niemczech, w Belgii i w Stanach Zjednoczonych. Do udziału w wydarzeniach Centrum zapraszamy gości przede wszystkim z Polski, Rosji, Europy, ale także Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy badaczy i badaczki, ekspertów i ekspertki, politologów i politolożki, historyków, historyczki, socjologów, socjolożki, językoznawców, językoznawczynie. Zapraszamy także obrońców i obrończynie praw człowieka, działaczy i działaczki społeczne oraz samorządowe. A wszystko to po to, by pokazać Państwu Rosję, jakiej nie znacie.